Dzień dobry, widział pan Lecha Wałęsę gdzieś? Tutaj? Proszę was! A miał być? Mówi pan, to co jest? Szpital. A do czego pan zmierza? Nie, tylko się pytam, czy pan zaraz widział gdzieś. Pytanie, gdzie miał IQ 1-0. Naprawdę, czy widział pan Lecha Wałęsę? Nie skandujmy do publii, nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa. Ja nie wiem, czy jest szpital. Jest w szpitalu, tak? Albo wszystkich, albo w tym. A wie, wie pan, co może, stało? Może jest w tej chwili przed szpitalem. Szejk, Anal, Paweł i Karol, potrzebujemy pomocy ze sprzętem. Szejk, Anal, Paweł i Karol, potrzebujemy pomocy ze sprzętem. Dzień dobry. Dzień dobry. Widziała pani Lecha Wałęsę może gdzieś tutaj? Nie ma Lecha Wałęsy, jest nie ma. W szpitalu. Jezus Nazaretu. A co się stało? Serce. Ale na pewno serce? Na pewno serce. Podejrzewam, że jest bardzo obciążony i bardzo dobrze, że poszedł do szpitala, bo były obawy, że dzisiejszego dnia mógłby mieć zawał. Aha. A czemu miałbym mieć zawał dzisiaj? Co się takiego dzieje? Proszę pana, jeśli się tyle lat walczyło o to, co mieliśmy przez 27 lat. Słucham? Kogo pan reprezentuje? Jestem dziennikarzem. Ale jakiej formacji? Słucham? Dziennikarze są apolityczni. Proszę bardzo. Nie wiem. Nie będę kontynuować. Proszę mi pokazać legitymację dziennikarską. Zobaczę, kto ją wystawił. Jestem dziennikarzem Gazety Polskiej. No to z panem nie mamy o czym rozmawiać. A dlaczego? Bo pan słuchał akurat tym, którzy właśnie łamią prawo, którzy dopuszczają się przestępstw wobec państwa. A skąd pan wie, komu ja służę? No jak Gazeta Polska, no to jest jednoznaczne. Państwo dzielą społeczeństwo i dziennikarzy też, tak? Pana Lidl podzielił społeczeństwo. No, nie chce pani rozmawiać. Nie, ja się pytam przez grzecznie. Dlaczego pan rozmawiać z gorszym sortem, ze złodziejką, ze sługami? Do prezesa, ale do rzecznika. Ja do pani nie powiedziałem żadnych słów. Ale w ten sposób zostałam nazwana również przez nasze gazety. Także dziękuję. A ty paparuszki jeszcze? To ja. Wielkopolska, witam. Chodzisz. Leszno. Panie przyjechały, tak? Tak. Skąd? Wielkopolska. Chodzisz, Piła, Leszno. Także z całej Polski tu jesteśmy. Tak, a po co państwo przyjechali? Żeby przeciwstawić się tej smoleńskiej miesięcznicy, bo to już jest za długo. Przede wszystkim powinno być rok łamaniu czasu, prawa w zgromadzeniu. Przede wszystkim. Słucham? Tak, przede wszystkim łamaniu prawa w zgromadzeniu. Ale państwo chcą zablokować, tak? Nie. A czy my chcemy? Nie. Chcemy zobaczyć, my chcemy wejść. My jesteśmy równymi obywatelami, jak każdy jeden. Mamy też prawo wejść, prawo w tym uczestniczyć. Żądamy tylko, żeby nas nikt nie obrażał, bo tych obraz w stosunku do innych ludzi jest zbyt wiele. A państwo są z KOD-u, czy...? Akurat reprezentuję KOD Wielkopolska, tak. Jestem zarządu regionu nawet. Okej, dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiam. Słuchajcie, ja właśnie mówię, witamy wszystkich w Pampelunie. Za chwilę przepuszczą tamtędy bydło. No teraz nie widzicie tych barierek, ale te barierki takie normalnie jak w Pampelunie, nie? No. Zaraz będziemy śpiewać. A na przodzie Jarek sunie, tak jak byki w Pampelunie. To dobre. Dobre. Dzień dobry. Widziała pani Lecha Wałęsę może gdzieś tutaj, bo szukam. Nie, Lecha Wałęsy nie ma, jest w szpitalu. A co się stało? Dla kogo pan nagrywa, jeśli mogę zapytać? Dla Gazety Polskiej. Aha, to niech pan spada, naprawdę. Gdzie? No idziesz od głośników na lewo. Na lewo od głośników. Przyszliśmy tutaj wszyscy świadomie
łamiąc pisowski, bezprawny, niekonstytucyjny zakaz zgromadzeń. Przyszliśmy tutaj stawić czoła temu dzikiemu, totalitarnemu żywiołowi, który podjudził świadomie i cynicznie Jarosław Kaczyński, a który prowadzi nasz kraj w otchłań totalitarnego, mrocznego żywiołu. Tam on stoi w kaskach, śmiąc twierdzić, że dziedziczy tradycję wielkiej polskiej solidarności. W rzeczywistości ci ludzie przyszli tutaj pić, żyć i poniewierać. Hańba wam! Tego. Kuma pan, czy pan nie... Jest pan na publicznym zgromadzeniu. Ale to pana nie interesuje. Ja nie życzę sobie, żeby pan proszę nie filmował. Proszę nie dotykać kamery. A proszę mnie nie filmować, rozumie pan, czy nie? To jest ochrona danych osobowych. Dziękujemy. Pan jest prawnikiem. Siusiaka, to może sam pan chce sobie pan Siusiaka sfilmować. Chce pan, żeby... Dlaczego pan jest agresywny? Proszę nie dotykać kamery. Agresywny, kurwa, to ja mogę być dopiero wobec pana. Na razie nie jestem jeszcze agresywny. Przyszedł pan na demonstrację raz. Czyli jest pan osobą publiczną. I czego się pan boi? Kamery? Zapraszamy na podwalnią przed latarniami. Tak jest. Tak jest. Dobra, ale nie rozmawiaj. Boicie się twarzy swoich pokazywać. Boicie się. Boicie się. Ciebie się nie boimy. Ani pisiołów się też nie boimy. A się nie boi? Nie, ja się nie boję. Tobie się wydaje. Uśmiechnąć. Szybciej. Uwięzienia będą pękały w szpach. Pękały. I ci, którzy tutaj stoją, będą ich pilnować. Uważaj, bo pękniesz. Słucham? Cały czas, proszę pani, ja to z uśmiechem mówię. Znaczy, on jest na gazie, dlatego tak wiem. Aha, no widzisz. Tak, nie, jesteś domyślny. Bo jakbyś myśli, jakiś kopie domyślny. Ale proszę pani, ja tutaj również mogę być, bo tu jest również moja ludzi tutaj, a my nie możemy być tam. A nie, bo jesteście terrorystami, to jest prosty powód. Terrorystami. Dlaczego Lecha Wałęsy nie ma tutaj dzisiaj? Zapowiadał... Nie wiem dlaczego. To jest w szpitalu. Wiecie pan, ma pan odpowiedź. Jest bo się położył na łóżko. Zachorował dyplomatycznie. Gorąco dzisiaj, gorąco. On zrobił kołota, go wygwizdała. To każdemu deserowi. On sobie zasłużył na to, żeby ta kołota go wygwizdała, proszę pani. Donosząc na tą kołotę, sprzedając ją przy okrągłym stole. Niestety, ale takie było. A gdzie był Kaczyński? Jeden sprzedał ją, proszę pani. Dwóch, a gdzie oni byli? Pod łóżkiem. Pod łóżkiem. Jeden u mamusi pod spódnicą, a drugi też jasne, nie wiadomo jasne. Jakby nie Wałęsa, to nie jest
zostałbyś z polską flagą, człowiek. Proszę pana, coś się panu pomyliło. To nie zasługa tak Wałęsy, jak proszę pana 10 milionów ludzi Solidarności. Tu się panu pomyliło. Papieża i Reagana. Panu się pomyliło. Wałęsa to figurant. Figurant przez, jako TW Bolek podstawiony po to, by rozwalić gospodarkę. Proszę pana, nie musiał mi mówić. Ja umiem jeszcze wyciągać, proszę pana, wnioski z tego, co się tu dzieje. Ale panu się wyciągnie. Nie prowokatorzy, tylko idioci. A wolę być idiotą, niż tym oświeceniowcem. Pożyteczny idiota, rzeczywiście. No wie pani, ja mam tu dla pani takie coś. O, wie pani co? Taką mam przesłanie. Jako ciemnogród witam panią. Pan idzie do dentysty, trochę się obrobi, zacznie od siebie. Zacznie od siebie. Mam do pani tutaj takie przesłanie. A wie pan co? Pan sobie... No co, nie chce pani. A podobno pani tak językiem miłości do mnie. Więc ja pani przesłanie takie przekazuję. Thank you.